Ważny dzień dla pacjentów z Małopolski, ale szczególnie pacjentów, którzy leczą się w Tarnowie i w okolicach Tarnowa. Dla nas najważniejszy jest człowiek. Stąd decyzja właśnie zarządu w sprawie modernizacji oddziału chorób wewnętrznych i nefrologii oraz oddziału dializ. Ważne jest to, że właśnie w oddziale dializ powstało nowoczesne urządzenie po to, żeby w tym właśnie oddziale była ultraczysta woda. Urządzenie, które filtruje wodę, uzdatnia tą wodę, jest na najwyższym poziomie światowym, a to jest bardzo ważne w całym procesie realizowania tej usługi. Ciężko było wygospodarować pieniądze na remont pomieszczeń, które nie były od początku działalności szpitala wyremontowane, a także do urządzenia do uzdatniania wody. I pieniądze, które przekazał nam marszałek Witold Kozłowski i Łukasz Smułka, to jest ponad 2 100 000 złotych. Myśmy dołożyli 800 000 złotych i dzięki temu mamy nową jakość w oddziale. Pacjenci, którzy są dializowani, przyjeżdżają tutaj 3 razy w tygodniu. Dla nich to jest praktycznie drugi dom i jeżeli oni się tutaj czują dobrze, fajnie, swojo, to jest zawsze też jakaś ulga również w procesie dializy. Wymienione wszystkie instalacje, założona klimatyzacja, poprawa jakości pobytu pacjenta, sale dwuosobowe, każde z łazienką, zapewnienie intymności, komfort pobytu, ten pobyt w lepszym komforcie też jest ważny dla pacjenta, do tego, aby po prostu szybciej wracał do zdrowia.